gdzieś wcześniej ranem, gdzieś o 6 pewnie rano, zapakowano nas do więźniarek i te więźniarki udały się w jakimś kierunku. W więźniarkach zapanował grobowy nastrój, sobie wszyscy przypomnieli wspomnienia polskie, czyli Sybir, wywózki, rozwałki. Więc ja stwierdziłem tak, że skoro tak może być, to musimy zostawić jakieś świadectwo. Piszemy nazwiska, dnia tego i tego, zabrano nas stąd i stąd i lista osób, które siedzą w więźniarce. Tą kartkę ja trzymałem w ręku zwiniętą. Jeżeli nas będą rozwalać, no to wyrzucę gdzieś do lasu. I po 2 godzinach otwierają się drzwi. Stoi przed samymi drzwiami szpaler zamowców z psami, więc tą kartką niestety wszedłem do Strzebielinka. No i wtedy się dowiedzieliśmy, że jest stan wojenny i w jakiej jesteśmy sytuacji.